Jesteśmy świeżo po wyborach prezydenckich, jednak pozostajemy w temacie polityki. Na czym polega podział lewica-prawica i jak się przekłada na obecne czasy? Ja jestem Barski, a to jest kanał Jak To. Skupmy się na początku na genezie pojęć lewica oraz prawica. Terminy wywodzą się z czasów rewolucji francuskiej. W 1789 roku zebrało się Zgromadzenie Narodowe. Po lewej stronie sali zasiadały stronnictwa, które domagały się zmian społecznych oraz politycznych, zaś środowiska zasiadające po prawej stronie, które również moglibyśmy nazwać konserwatywnymi, optowały za pozostawieniem obecnego stanu rzeczy, zaś byli to głównie arystokraci oraz duchowni. Oczywiście dzisiaj czasy są inne, więc i postulaty lewicy i prawicy są inne. Wtedy ugrupowania lewicowe, choć wtedy tak siebie oczywiście nie nazywały, walczyły o na przykład wprowadzenie republiki. Dzisiaj popieranie republiki jako ustroju ma raczej konserwatywny wydźwięk, ponieważ jest to poparcie aktualnego stanu rzeczy. Partia Republikan jest drugą partią w Zgromadzeniu Narodowym, będącym odpowiednikiem naszego Sejmu. Ów partia ma charakter centroprawicowy. Analogicznie dzisiaj większość prawicowej sceny nie postuluje o feudalnych przywilejach, tylko o... No właśnie, o co dzisiaj postulują lewica i prawica? Głównym założeniem lewicy jest równość, zaś prawicy poszanowanie tradycji czy sceptycyzm w stosunku do zmian polityczno-społecznych. Główną osią sporu w przestrzeni publicznej są sprawy światopoglądowe, np. LGBT bądź aborcja. Nie bez powodu, ponieważ według OKO.press największym zagrożeniem dla Polski w XXI wieku, według młodszych mężczyzn, jest ruch LGBT i gender. W tym samym badaniu okazało się, że poglądy lewicowe mają większy udział u młodszych kobiet, zaś prawicowe u mężczyzn. Rzeczą ważną nakreślenia jest również to, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Pojęcia lewica i prawica są płynne. Jednak oprócz spraw światopoglądowych, o których było głośno podczas kampanii, należy wspomnieć również o gospodarce. Tutaj możemy przywołać dwuosiowy podział. Oprócz liberalnego i konserwatywnego podejścia w sprawach światopoglądowych, można również wydzielić analogiczne podejście do spraw gospodarczych. Czytając definicję prawicy, możemy przeczytać, że jednym z jej przejawów jest poparcie wolnego rynku. Zatem interwencjonizm, solidaryzm czy socjalizm w gospodarce będą atrybutami lewicowymi. Będą one w teorii zmierzały do tak zwanej równości, zaś prawicowy model będzie popierał m.in. konkurencję. Dwuosiowość jest przyczyną zgrzytu spójności wizji niektórych partii, np. PiSu, który pomimo deklarowania się jako prawicowa partia, w kwestiach gospodarczych przypomina lewicę ze swoimi programami socjalnymi i etatystycznymi zapędami. W innych demokracjach zachodnich również możemy zauważyć linię sporu pomiędzy liberałami a konserwatystami. Jednak nigdzie ten podział nie jest do końca jasny i oczywisty. Żadna partia nie będzie podręcznikową realizacją idei. Istnieją mieszanki nurtów. Dzisiaj równie często jak terminy lewica i prawica posługujemy się pojęciami socjaldemokracja czy chadecja. Będąc ścisłym, partie ideologicznie lewicowe i prawicowe, czyli Koalicja Lewicy oraz Konfederacja, zdecydowanie nie są największymi ugrupowaniami w Sejmie, a partia, która chce zdobyć władzę, musi kroczyć również w stronę centrum. Jednak na przykład w Wikipedii nie znajdziemy dużo informacji o centrum w polityce, ponieważ taki twór nie do końca ma rację bytu i zazwyczaj mamy do czynienia z centrolewicą lub centroprawicą. Ciężko jest idealnie wypośrodkować poglądy. Ruch Kukiz15 z początku miało być bezpartyjnym i aideologicznym tworem, który jedynie miał przemycać pewne obywatelskie projekty, jednak zasiliły go głównie osoby o prawicowych poglądach. O różnych nurtach w polityce można by dyskutować bez końca, jednak to koniec tego filmu. Ja jestem Barski, a to jest kanał Jak To. Jeżeli film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonkiem. Do usłyszenia.